Już trzeci szkoleniowiec pod wodzą którego Pan będzie grał w reprezentacji, prawda? Tak, czwartym był Zbigniew Boniek, za którego dostałem pierwsze powołanie, ale nie zadebiutowałem w oficjalnym meczu. No to jest niesamowite mieć y, takich szkoleniowców y, w swojej historii i rzeczywiście to jest coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę. Nie powiem, że, że dzisiaj te powołanie sprawiło mi wielkiej satysfakcji, bo, bo tak jest, i, i naprawdę bardzo się cieszę, ale zarazem wiem o tym, jak ciężkie zadanie mnie czeka przed, przed kolejnym sezonem, jak trudno będzie teraz grać mi się, a także jak trenować z, ze swoimi kolegami z drużyny, ale tak jak mówię, dzięki nim też te powołanie dostałem. Jakimi atutami Sebastian Milo będzie chciał przekonać Franciszka Smudę, że warto na niego postawić w kolejnym meczu i powołać go na kolejne zgrupowanie? To już nie ma co się koncentrować na boisku. Trzeba z trenerem poważnie, poważnie porozmawiać gdzieś na boku, przekonywać go argumentami czysto teoretycznymi i, i tyle. Nie, oczywiście żartuję. No, wszystko przed nami. Ten mecz pokaże tak naprawdę, czy, czy koncepcja trenera Smudy pasuje do zawodników Śląska, czy do mojej osoby pasuje. Przede wszystkim będę się koncentrował na tym, żeby... Mm, żeby trener, bo wiem jak trudna decyzja to była dla niego, chcę, żeby wiedział o jednej rzeczy, że, że postaram się wykorzystać tą, te miejsce, które nominalnie mógłbym e, odstąpić komuś innemu, więc to będzie moje zadanie.